Szpaku Szpakowski, witam was w Wolfensteinie, w The New Orderze i w sumie z góry chciałbym przeprosić o to, że odcinek wczorajszy, to był na niedzielę, był w sumie bez dźwięku, bez w ogóle, miałem wyciszone i nawet tego nie zauważyłem i taki coś puściłem, dlatego chciałbym teraz was poinformować, co się działo, tak na szybkości. Odblokowaliśmy sobie dostęp do tych wszystkich tajnych broni, zrobiliśmy jakieś tajemnicze zbroje, pancerze dla żołnierzy. Dodatkowo ulepszyliśmy sobie broń laserową, ale za chwilę zobaczycie, tak zarąbiście ulepszone, że to jest naprawdę niesamowite. Marnuje od groma energii, ładuje się sama, ale potrafi ściągnąć teraz już nasz szał, jeżeli przycelujemy. I z dalszych rozwiązań musimy zabrać jakiegoś naukowca, który jechał pociągiem z mostem gibraltarskim, aby dostać jakieś jego dokumenty, by polecieć na Księżyc, więc będziemy wkrótce lecieli na Księżyc z Bleskobiciem. A teraz wam pokażę, co chodzi z tą bronią, widzicie? Celujemy, ta broń się celuje w kilku miejscach. O! I coś takiego, no wyładowaliśmy całą energię niestety, no ale jednak ściągnęliśmy prawdziwego z wyrola na prawdziwej dobrej szybkości. Dobra, cyk, 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 cyk. Trzeba lecieć, cyk, cyk. To się nagrywa, prawda? Nagrywa się, okej. Nie chciałbym sytuacji, jeżeli to się nie nagrywało, bo dźwiękiem już wszystko powinno być w porządku, wszystko jest okej. Naładujmy sobie, teraz właśnie jak się używa tych celowników laserowych, takie jest przybliżenie, to ściąga, mówię, ściąga na raz. Ściąga na raz, ale naprawdę jest bardzo wszystko żerne, po prostu energia schodzi naprawdę potężnie. Dobra, dajcie amunicji. I zresztą możemy wykopać. Pancerze, amunicja, widzicie, tak leca. Popatrzcie w ogóle, cyk, albo ostro kupak. Cyk, cyk. Patrzcie, po prostu energia sama się ładuje i to jest naprawdę fajne. To mi się naprawdę bardzo, bardzo podoba. Granaty tutaj to nie mogę użyć. No nie widzę, żeby, nie widzę, aby było coś, co moglibyśmy użyć, tak. O, nawet nie już, widzicie, opłacało się. Którędy powinniśmy iść? Powinniśmy iść chyba na ten pociąg gdzieś tam wisi. Okej, okay, jest tu idzie jakiś wielki, potężny hukacz robot. Dobra, nie chcę marnować energii na tych takich parobków. Tak naprawdę, a was mogę użyć zwykłej broni teraz. Zostawiliśmy moją broń laserową na... O właśnie, zdobyliśmy super rzecz. To Z? C? Zdobyliśmy wyrzutnię rakiet. Więc jeżeli będzie coś szło bardzo ciężkiego, to w sumie... Wyrzutnie rakiet będzie jak zaraz. Dobra. No. Upadł. Tylko mnie zastanawia, gdzie jest ten robot, bo go słychać cały czas, jak tak dyszy para w ogóle brze. Ale gdzie on chodzi? O kurde, ma ten nie skacze, musieliśmy wtedy zejść. To robi się panu niebezpiecznie. Ja nie wiem powiedzieć, gdzie... Gdzie ten robocik może być? On chyba był po drugiej stronie, tak mi się zdaje, bo to mogą być dwa przedsionki. Tylko czy my wskoczyliśmy do tego dobrego przedsionka? Albo to jest turbina. Też tak może być. Teraz powinniście iść. Znaczy, czy to nie jest droga przypadkowo na jakąś powrót? To ja się wątpię. O właśnie, bo to są jakieś drzwi. Wydaje mi się, że może otworzyć. Nie. Opiewanty, to coś ty zrobił. Tam jest apteczka. Dobra, spróbujmy gdzie indziej. Spróbujmy pójść drogą, którą byliśmy wcześniej. I podejdźmy sobie może z tej strony. No nie, dobrze szliśmy. Właśnie tutaj też się między innymi szło, na to wam teraz mogę pokazać. Tylko widzę, że możemy tutaj coś wyciąć, a w sumie to wcześniej zignorowałem. O właśnie, naprawdę potężny bus do amunicji. Bo ten pociąg, do którego musimy dojść, on wisi gdzieś tam.
On wisi tutaj, jak widzicie. Widzicie, to jest ten i on tam wisi na dole. O, tu. Tutaj musielibyśmy dojść, bo tu jest ten naukowiec. Dobra, zmienimy sobie na tryb, na taki normalny. Może zmienimy na jakąś taką broń, taką wiecie. Może żeby nie marnować całej energii. Chociaż. Nie ma śladów, nie ma zbrodni. O nie, musimy iść na górę. Zdaje mi się, że tam i tak, gdzie byliśmy, to było dobre rozwiązanie. Dobre rozwiązanie, przejdź turbinie. A tam było napisane, ma turbiny, Steam, coś tam. Nie, tędy na pewno, na 100% tędy. Chyba, że on gdzieś schodzi w dół. Co wątpię. Ale chyba wskoczyć nawet nie mogę tutaj. Czekajcie, co ja musimy zrobić? Iść do śmigłowca, aha! Pod mostem, pod kładką. Dobra, chyba wiem, o co chodzi już. Takie są gry, gdy nie ma znaczników. Kilka. O, pancerzyk jakiś zignorowaliśmy. Dziwne. I w ogóle jakiś kolejny przypalando. Dawaj armora. Zawsze na takiej sytuacji lepiej mieć 100% pewności. Okej, czyli tutaj powinniśmy coś jeszcze znaleźć. Grodzie zablokowany. O, chyba, że tak, tutaj jakieś przejdziemy. Czyli co, biliśmy się wtedy na darmo? Widzę, że jakieś kolejne skrzyneczki są. Ale sądzę, że już tam się jakoś żadne nie przydadzą osobiście. No bo byliśmy tutaj, to był panel kontrolny. Okej, tu był panel kontrolny, tutaj musieliśmy coś otworzyć. Pamiętam. Osiągnięto limit, akurat mnie to nie interesuje. Pod mostem jest kładka, tam mnie odbierze. Przez posterunek w dół. No to tak nie baczcie się jak tutaj, jak mi się zdaje, no to... To jest term, no nie wiem, może tutaj gdzieś w ogóle jakieś kładki, upadki. Mamy za mało rozwałki aktualnie i bardzo się niepokoję tą sprawą. O, tu jest jakaś kładka. Mam pomysł. Mam pomysł. Szybciutko. Raczej się tego czegoś nie spodziewałem. O właśnie. To było takie proste. What the fuck? Witam, witam. Czekajcie, tu nic nie ma. Jakichś easter eggów, cokolwiek, nie. Przeskoczyłem. Naprawdę, tu skoczyłem. Dobra. Tu jak mam skoczyć? Podleć bliżej, pajacu. Ta gra mnie troluje. Ta gra się ze mnie naśmiewa. No jak ja do ciebie skoczyć, no? No? No jak ja do ciebie skoczyć?
Opa, skacze. Ła, dobra, bo się od karabinu odbiłem. You know, sir, I was a kid. The man I looked up to most was my wrestling coach. Coach Anderson. You remind me of him. All these years keeping the resistance going with Caroline. A lot of times I ask myself, what would Captain Blazkowicz do? What would Captain Blazkowicz do? Still do. Alright, I'll drop you off here. Ten most trwa ewidentnie za długo. Hej, hej, hej! Dobra, pyk, pyr, pyr. Znaczy, biło mi za bardzo helikopter, wiecie, trzeba się to... Teraz może pokażmy ten... cyk, 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 to żeby karabinek, rakietki. Dobra, nie, rakietki nie chcę wykorzystać na zwykłych parobków. I teraz muszę użyć tych rakietek. Patrz, 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 jak to działa. Dostał coś. Przeżył. Znaczy przeżył. Nie zniknął. Możemy dostać za szerszą broń. Miej marnować. O mój Boże. No chodź, tu wyjdź trochę, wyjdź trochę. No wyjdź trochę, chodź, chodź, chodź. O, nie zginął. Tak ładnie przechwalałem tę broń, bo w tym odcinku tak by mi się nie kosiło. Dobra, widzę, że próbują zrobić jakiś olbrzymianto. Okej, okay, padł. Żyłeś mi gra, to se... Nie tak, ja się nie tak chciałem. O. No. Rzuciłem mi takiego serdecznego granata na twarz. Jakieś szyfry, enigmy, w ogóle energię. Ja te rakietki podbiorę po nas, wiecie? Dobra, dawaj mi swojego dowódcę. Nie przeszedłem, by z wami rozmawiać. Ja mam troszkę większe ambicje. Ale ciekawe, nie? Tyle tutaj już siedzimy, a jeszcze nie przedłożyły przejście żadne posiłki. Znikąd. Jego najlepiej zniszczyć jego własnym bronią. Rakietami po prostu. No tylko bym skoczył tam, chociaż możemy skoczyć. Jest tu coś, jakieś, nie wiem, amunicje trzymacie w koszykach? Ostatnio jak tu lataliśmy, to granaty w koszykach były. Dobra, daj mi, bo tu masz rakiety zawsze jako magazynek. No właśnie. Dawaj mi to, dawaj mi to, dawaj mi to. Szkoda, by się tutaj cokolwiek zmarnowało z darmowych broni. Zajrzyjmy jeszcze może tutaj do tyłu, zobaczymy. Uwaga. Jezus Maria, jakie to było głupie. Jakie to było głupie. Dobra, jeszcze raz. Co to było? Dobra, jeszcze raz spokojnie. O! O coś takiego mi chodziło. O ten efekt. Wychodzimy szybkości. Na nie wiem, czy teraz epizod się skończy. To raczej mam jeszcze szarżowo w stronę tego. Oh.
Okej, okay, czyli my musimy tak się jakoś tędy, bo ci mieli panowie z Deutschlandii. O! Super, tego mi tak brakowało. Znaleźć w końcu taką cholerną postać. Nie mogę tam przyjść. Nie mogę. Chciałem znaczyć, tam jest na dole, znaczy w tam wagonikach, jak to wygląda, ale jak widać, jest to bardzo ciężkie. Got the papers. Now what? We need to move fast. The lunar shuttle leaves tonight from the London Nautica. You will need your equipment up there, but you need to check it as luggage. Not allowed in the passenger cabin. You need to keep a low profile. You may need a shave and a haircut. You certainly need some sleep. You'll need to recover your equipment from the luggage area once you've arrived at the lunar base. Finally, you need to find those nuclear decryption keys. A ty co, spałeś? Że w sumie... W ogóle jak mamy z czasem? Okej, okay, jest dobrze. Ty spałeś czy coś? O, co to? Obóz pracy planowanego na Księżycu. Co? Obóz pracy na Księżycu. Ja pierdzielę. Ale w sumie mi tam rację. Ucieczka z takiego miejsca jest możliwa. Nie mogę go zrobić zasadzki. Ale mam się ciekawie zrobiony motyw. Coś tam jest. Jak wygląda wahadłowiec. Takim czymś dolecieliśmy. Okej. Okay. Ciekawe. Odkryli tajemną. O piesiu. Każdy może głaskać. To widzę, że do się do smażenia cokolwiek. Tędy się nie przechodzi, tędy chyba się wychodzi, tak mi się zdaje. Dzień dobry. Dzień dobry. No. Przepraszam. O właśnie, już miałem pytać, czy mógłby mi pan otworzyć. Takie blokady ciśnieniowe i w ogóle oczyszczające. Tych odłamków wojny być naprawdę dużo. Hello. Mogę dać mu wpysk? Dziwne, bez salutu faszystowskiego? Dokąd idzie główny naukowiec? O, złota laska. Czyli jesteśmy teraz złodziejem bagażów. Okej. Caroline, Anya, do you read? Well, I'm on the motherfucking moon. The mouse on this one. I will clean it out with soap. Now, Blaskovich, the goal here is to steal the nuclear decryption keys located in the command module. In order to reach the command module, you have to find a spacesuit and walk there on foot across the lunar surface. Affirmative. I believe in you, William. Okay. I teraz musimy zrobić najprawdopodobniej rozrubę. Your best chance to reach them is first go through the crew quarters, then onwards. A co tu walnialiśmy? Czy oni się jakoś teraz tam potrudni? Super. Nic nie widziałeś?
to było do odcięcia. Otwierają się gdzie indziej. Dobra, czyli jednak musimy robić rozróbę. Nieważne, czy tego chcemy, czy nie chcemy. Bo nawet gdybyśmy chcieli podejść tak po cichutku, to nie będzie to możliwe. O, ale taki warto, widzicie? Ulepszenie pancerza. Warto szukać. O. Mam wrażenie, że tu zawaliłem. Mam wrażenie, że bym od razu tutaj, nie wiem, jakoś ten dym leciał, to bym puścił ogień, to by się coś wybuchło tutaj. A taka jest moja teoria i w sumie się spóźniłem. Teraz musimy chwilę poczekać, albo się cofnąć i podładować. Bo to sam akumulator, który się ładuje, to jest spoko sprawa, tylko wiecie, leci to bardzo powoli. A, muszę przycelować, dobra. Jezus! Nie mam noży do rzucania, nie mam. To trzeba przycelować i wtedy dopiero fajnie tak trafia. Dobra, ostatnia szansa. Albo się rzucam z oczem. Tak, zignoruj zupełnie. Randomowy typo. Karabin snajperski laserowy? What the... Gwiezdne wojny? Czy my teraz będziemy robić jakieś gwiezdne wojny? What the hell? Fajnie. Nie można przejść tędy. Pana Niemca, który tutaj stał, też nie ma. On chyba nawet by nie widział, że tu jesteśmy. Nawet nie powinien nas zauważyć. O, super. Jakbyśmy mogli to... Aha, już szaję. Czyli my tam nic nie zawaliliśmy, bo tam widzę, że można otworzyć z drugiej strony. No właśnie. I tu jest guzik, którym pewnie coś otwieramy. I otwieramy z jednej i z drugiej. Tu jest jakiś punkt medyczny. O, nóż. Podadujmy sobie do końca taki pocisk, który kosztuje jakiejś swojej energii, a szkoda było takie coś marnować. Ale mam pierwszy raz i najzwyklejszy w świecie pistolet. Kosmiczny pistolet. Buty nacht. Dobra. Mamy tu kosmicznych, kosmicznych oficerów, więc może byśmy sobie to wyciszyli. Cyk, cyk, cyk. Widzę, że amunicja zbiera się dokładnie z tych energii, tak jak powinno. Ach, ruszył się. No nic, musimy chwilowo musimy tak ustać i poczekać. Nie chcę, żeby mnie wszyscy słyszeli, bo nie mam pojęcia, jak tutaj są rozłożeni wrogowie. A, dobrze. Karabina snajperskiego, może coś tu weźmiemy? Dziwne, nie? Dziwne rzeczy tu się dzieją, pani kolego. Dobra, cyk, 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 cyk. Poprzecinamy tutaj parę rzeczy. Potężny armor. Widzę, że tutaj do przecięcia było parę, o właśnie to. No, to wybucha. Wiem, że to wybucha.
Czy może mamy tutaj przeciąć wszystko? Ona to by wyglądało, że najlepiej przeciąć tutaj każdy obiekt. Granat Tesli, granat Tesli, to mi pasuje. Tam jeszcze jest jakiś ten. A co, tędy mogę przejść? Mogę, bo nie? Nie mogę, serio. Fajna blokada. Żebym nie mógł przejść, gdzie chcę. Dobra, odbezpieczmy ten reaktor, to jest AZ-5. Nie, AZ-5 to był guzik. RBMK, czy jakoś tak się mówiło. Serio? Jakam się dostać do tego? Cyk, 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 cyk. A tu jest blokada, więc... Aha, tędy. No nieźle. Tylko, że... Gdzieś był jeszcze ten jeden reaktor taki do spalenia. W ogóle pancerz na to pancerza nie potrzebuje, energii też nie potrzebuje. Nie no, wszystko tu przypaliliśmy. Myślałem, że jest jakiś przełącznik zignorowaliśmy. Ale wszystkie są blokowane i nic się nie stało. Jestem zawiedziony. Myślałem, że stanie się jakieś, nie wiem, sensacje do XXI wieku. A tu nic, a tu dupa. Gdzie teraz Harry Potter? A to z drugiej strony to my przepadaliśmy. O tu. Po zielone. Tu nic, jak mamy z czasem. Dobra, wiecie co moi drodzy, ja jestem zresztą idealny na zakończenie tego odcinka. Jak będzie w kosmosie, dowiem się już w przyszłości. Ja jestem Szpakowski, a to jest Wolfenstein The New Order. Trzymajcie się ciepło, cześć!